Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witam Was jak zwykle. Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia, kanału poświęconego szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej. Wielokrotnie mówimy o tym, że profilaktyce, ponieważ o zdrowie i sprawność, o zdrowie i sprawność, tą wysoką odporność, każdy z nas powinien dbać w sposób ciągły, utrzymywać ją w sposób ciągły. I tylko w przypadkach incydentalnych powinniśmy się zwracać po prostu z prośbą o pomoc do medycyny, do medyków i tak dalej. Z pełnym szacunkiem oczywiście dla tych lekarzy, którzy wykonują naprawdę serduchem, dla tych członków, ludzi, personelu systemu medycznego, którzy wykonują z pełną odpowiedzialnością, z serduchem po prostu swój zawód. I słuchajcie, jednak aby dzisiaj zadbać o to zdrowie, o to sprawność, o wysoką odporność, to trzeba po prostu wiedzieć jak. A z kolei, żeby wiedzieć jak, to trzeba po prostu mieć wiedzę. I jeżeli ma się wiedzę, to rośnie nasza świadomość, no i to już jest takie fajne koło. Jesteśmy po prostu w dobrym stanie, przynajmniej energetycznym, energoinformacyjnym, wiemy o co chodzi i zupełnie inaczej świadomościowo podchodzimy do wielu różnego rodzaju problemów niejednokrotnie. Więc dzisiaj, ponieważ dzisiaj daję Wam mój czas, moją wiedzę, moją energię, moje doświadczenie, ponieważ mam sporo tego doświadczenia. Jak wszyscy wiecie, już prawie 25 lat zajmuję się tego typu tematami, a więc suplementacją i odżywianiem, wpływem terapeutycznych i destrukcyjnych, wpływem destrukcyjnych i terapeutycznych pól elektromagnetycznych na organizm, wodą i tak dalej, i tak dalej. I prośba, jak zwykle na początek, jeżeli Wam się audycja spodoba, to proszę o lajki, o subskrypcję, o przesyłanie linku z audycją do znajomych, do bliskich, może akurat komuś się to przyda. Nigdy nie wiemy, co komu, kiedy w duszy zagra. Oczywiście zawsze będziemy wdzięczni też za wszystkie fajne komentarze, sympatyczne. Piszecie do nas, do nas, do mnie. To jest takie fajnie, fajnie budujące. Natomiast o czym z kolei dzisiaj. Posłuchajcie, zacznę od znamiennego cytatu z mojej książki. Pierwszy tom, biomagnetyzm, czyli pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia i źródło witalności organizmu. Mam nadzieję, że tutaj okładka jest dokładnie widoczna. I teraz ten właśnie cytat. Początek cytatu. Wszechświat jest maszyną elektromagnetyczną, a człowieka możemy śmiało nazwać homo electromagneticus, gdyż jest on faktycznie układem elektromagnetycznym. Nic więc dziwnego, że człowiek i wszechświat muszą na siebie oddziaływać. Czynią to przy tym często w stopniu znacznie przekraczającym możliwości naszego świadomego pojmowania. Zdumiewające, że aż do najnowszych czasów tak mało zastanawiano się nad prawdziwymi mechanizmami tych oddziaływań. To jest fragment z książki Cykle Nieba, profesor Guy Lyon Playfair i profesor Scott Hill, biofizycy amerykańscy. I teraz słuchajcie, więc w takim razie warto byłoby zadać sobie fundamentalne pytanie, czy faktycznie kosmos, planety, odległość światy, wszechświaty mogą mieć jakikolwiek wpływ na nasze organizmy. Jeśli tak, to jaki? I teraz pozwolę sobie drugi raz zacytować bardzo charakterystyczną myśl, z tym, że posłuchajcie, muszę wejść tutaj, Wam udostępnić ekran, tak żebyście widzieli. Już to działam i teraz tak, jest świetna książka, jaka to za chwileczkę Wam o tym powiem i teraz po prostu zacytuję to. Wiadomo, że fazy Księżyca, zaraz podświetlę to troszeczkę, wiadomo, że fazy Księżyca wpływają na przepływy i odpływy morza, plamy na Słońcu, wiatry słoneczne oddziałują na ziemskie burze magnetyczne. Nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia człowieka, ale naruszają nasze indywidualne pole magnetyczne, zaburzając przepływy energii. Czy zatem kosmos ma wpływ na życie człowieka? Pierwsi badania. Jeszcze raz tu podkreślę. Pierwsi badania nad konstelacjami gwiezdnymi prowadzili Sumerowie około 25 tysięcy lat przed naszą erą. Odnaleziono pochodzące z tego okresu kości, na których zaznaczono drogę Księżyca na niebie.
wiedzą na ten temat, na temat kosmosu czerpali Sumerowie z jeszcze starszej wiedzy pochodzącej z Indii. Jedno z zachowanych świadectw opisuje konstelację, która mogła pojawić się tylko 95 tysięcy lat temu. Zachowały się też przekazy sprzed 6 tysięcy lat, mówiące, że Sumerowie zbudowali wysoką na 200 metrów wieżę, z której kapłani przez całą dobę obserwowali niebo. Szybko spostrzegli, że zjawiska występujące w kosmosie mają wpływ na ludzkie życie. Zauważyli m.in. związek występowania chorób z ruchem gwiazd. Świadectwem roli, jaką odgrywał kosmos w życiu starożytnych Izraelitów, jest Biblia. I teraz do sumeryjskich badań wrócił radziecki uczony Aleksander Czyżewski, no, znana postać w ogóle, który w 1920 roku odkrył, że co 11 lat na Słońcu występują gigantyczne eksplozje nuklearne. Powiązał je następnie ze zjawiskami społecznymi i kataklizmami na Ziemi. Ostatecznie doszedł do wniosku, że ludzie wywołują wówczas wojny i wzniecają rewolty. Jak uderzająco elastycznie wydarzenia historyczne dokonywane przez masy następują za władczymi nakazami naszego ciała niebieskiego. Radziecki uczony żył jednak w czasach stalinowskich, kiedy jedynie obowiązującymi wyjaśnieniami dla ruchów społecznych były teorie marksistowskie oparte na walce klasowej. Na razie to koniec tego cytatu. To jest w ogóle cytat, słuchajcie, z książki pana Witolda Bońkowskiego, Niewyobrażalna potęga i paradoksy naszych umysłów. Więc w takim razie powtórzmy pytanie. To w takim razie kosmos ma na nas wpływ, czy też nie? Fundamentalne pytanie. I teraz zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy na przykład pole magnetyczne Saturna, 1000 razy silniejsze od pola magnetycznego Ziemi, nie ma na nas przypadkiem wpływu? Co powstrzymuje to pole nad wpływem na nas, na nasze organizmy? To, że nie czujemy jedynie tego pola? To znaczy, że to nie działa? A myśl ludzka wpływająca na innych ludzi, to nie działają te myśli? Ktoś może powiedzieć, że plotę bzdury. Ja wiem, o czym ja mówię, naprawdę. I wielu z was wie, o czym my mówimy, wiemy. A teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę magnetary, to są niewielkie gwiazdy neutronowe, mniej więcej 10 do 20 km średnicy, ale niewyobrażalnej wprost gęstości i polu magnetycznym nawet 100 miliardów silniejszym od ziemskiego. Słuchajcie, 100 miliardów silniejsze to pole jest od pola ziemskiego, to w takim razie i te gwiazdy niekiedy po prostu wybuchają, wyrzucając po prostu w przestrzeń kosmiczną promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie promieni rentgena, promieni rentgenowskich i promieniowania gamma, które dociera do powierzchni Ziemi, powodując zakłócenia na przykład łączności radiowej. No akurat tutaj mieszkam w tej chwili na Podlasiu, mam oczywiście router i tak dalej, w tej chwili do was mówię, ale są bardzo często zakłócenia, więc problemy z łącznością. I te problemy mogą być również powodowane, oczywiście ja mówię o globalnych problemach, powodowane po prostu wpływem pól magnetycznych docierających od nas po prostu z kosmosu. I czy na nasze subtelne, w swej elektromagnetycznej naturze ciała nie ma to żadnego wpływu? Oczywiście, że sygnały z kosmosu są zbyt słabe, abyśmy mogli je zaobserwować. Są zbyt delikatne, nie odbieramy ich naszymi zmysłami, co najwyżej obserwujemy po prostu przy pomocy wzroku, na przykład światło gwiazd, no, uwielbiamy patrzeć na przykład nocą na rozgwieżdżone niebo i budzi się taka, przynajmniej u mnie, taka tęsknota dziwna, niewytłumaczalna. Skąd w ogóle jesteśmy? Skąd przybyliśmy na tą naszą planetę? I tylko w tym świetle to jest tylko część spektrum elektromagnetycznego. I mimo subtelności tych sygnałów, kochani, nasz organizm je rejestruje, między innymi za pomocą naszego własnego biopola, bo każdy z nas ma własne biopole, ale o tym kiedyś opowiemy w jakimś kolejnym po prostu odcinku. Więc każdy energetyczny sygnał, czy to będzie sygnał dźwiękowy, czy to światło widzialne, czy fale elektromagnetyczne, a więc
To mogą być też fale świetne, ale z pasma niewidzialnego, bo pod czerwieni nie widzimy, nad fioletu na przykład nie widzimy, ale pod czerwień i nad fiolet na nas oddziałują przecież. Pod czerwień na przykład to jest ciepło, a więc działanie sił elektrycznych, grawitacyjnych jest odbierane na przykład przez skórę. I nie ulega już wątpliwości, że stany energetyczne kosmosu mają na nas ogromny wpływ, głęboki wpływ na strukturę, na morfologię i na fizjologię człowieka i nie tylko fizjologię człowieka. Już nie będziemy sięgać, słuchajcie, po granice galaktyki albo jeszcze dalej. Wystarczy, że jeśli sięgniemy na przykład opowiemy sobie o wpływach naszych dwóch kosmicznych, najbliższych towarzyszy, Słońca i satelity Ziemi, czyli Księżyca. Zresztą na początku XX wieku wielu fizjologów wiązało dziwne stany ludzkich organizmów pojawiające się zazwyczaj w okresie 1 do 2 dni z faktem występowania tak zwanych plam na Słońcu spowodowanych burzami magnetycznymi. A takie burze powstają, ogromne, niewyobrażalne, wyładowania nuklearne. Obserwowano wówczas, słuchajcie, niewytłumaczalną apatię, stany lękowe, niemożność skupienia, niezborność motoryczną, opóźniony czas reakcji, niemożność rozwiązywania nawet prostych jakichś po prostu zadań, problemów wymagających logicznego, szybkiego myślenia. I już wiemy dzisiaj, że takie symptomy to typowy obraz tak zwanego E-syndromu, czyli nadwrażliwości elektromagnetycznej, której źródłem są zaburzenia aktywności elektromagnetycznej Słońca. O, przepraszam, tutaj jakiś komunikat mi się pojawia, więc muszę to wyrzucić. I przez wiele lat, słuchajcie, lekceważono to kompletnie zjawisko. Dopiero problemy dotykające niektórych, znaczy przedstawicieli niektórych bardzo newralgicznych zawodów odpowiedzialnych, a w zasadzie skutki tych oddziaływań, tych problemów, mam na myśli pilotów samolotów, kierowców, chirurgów, zwrócił uwagę naukowców na te właśnie zagadnienie. I jest to, słuchajcie, wiedza powszechna dla osób, które potrzebują to wiedzieć. No bo zmiany pola magnetycznego w tym przypadku wskutek zmian na przykład położenia biegunów spowodowały nawet zmianę przepisów FAA, czyli Federalnej Administracji Lotniczej w Stanach Zjednoczonych. I po prostu te zmiany tych przepisów, te wskazania mówią, że kiedy bieguny przesuwają się od poniżej 5 do 8 stopni, to tory lotnisk muszą być zmienione, muszą mieć zmienioną numerację, bo by zgadzała się z magnetycznymi szczytami, które widzą po prostu piloci. O tym mówił właśnie między innymi znana postać Greg Braden i on podaje również, że pierwsze lotnisko w Stanach Zjednoczonych, które dostosowało się do tego nakazu, bo tak trzeba było, znajdowało się w Minnesocie w USA i władze tego lotniska wydały prawie 100 tysięcy dolarów na zmianę tej całej numeracji. A więc co, to jest przypadek jakiś? Jakieś wygłupki i tak dalej, znachorstwo, szalbierstwo czy coś w tym rodzaju? Nie. I słuchajcie dalej, przykładem takich szczególnych skutków, takich problemów jest wyraźny wzrost wypadków, zwłaszcza lotniczych w czasie, kiedy w koronie Słońca dochodzi do szczególnych wybuchów, szczególnych eksplozji, a w ich wyniku do wysyłania w przestrzeń kosmiczną, czyli również w przestrzeń, w której myśmy jako Ziemia się znajdujemy, a więc ogromne ilości naładowanych elektrycznie cząstek, które powodują zaburzenia elektromagnetyczne. I tu słuchajcie, już wiele, wiele lat temu, bo w 1985 roku Lancet, czyli bardzo znane pismo, największy periodyk medyczny na świecie, opublikował informacje o groźnym wpływie pól elektromagnetycznych na organizm, które przy pomocy dużej mocy mogą powodować zaburzenie funkcjonowania ustroju nawet z bardzo dużych odległości, a więc na przykład z odległości ponad 150 milionów kilometrów, mamy na myśli oczywiście odległość między Słońcem a Ziemią. I te burze magnetyczne na Słońcu wpływają również na wzrost, na przykład na zachowań agresywnych całych społeczeństw, na wzrost migracji ludzi, wzrost podatności na choroby.
Oczywiście tematu ja dzisiaj nie wyczerpię. Myślę, że w następnej audycji za kilka dni podam Wam dokładne jakieś szczegóły na ten temat, co te pola elektromagnetyczne, te zaburzenia elektromagnetyczne powodują, jaki mają na nas wpływ i tak dalej, i tak dalej. Rzecz jasna, więcej też informacji znajdziecie w mojej trylogii, a więc biomagnetyzm, tom pierwszy, biomagnetyzm, tom drugi, mam nadzieję, że to jest akurat dobrze widoczne, i magnetostymulacja i magnetorelaksacja źródeł witalności organizmu. Tu podaję bardzo szczegółowe dane, jak na jakie punkty można oddziaływać polami terapeutycznymi przy pomocy różnych urządzeń i tak dalej. No takie, taka właśnie moja bardzo ważna trylogia. I już na zakończenie tego naszego dzisiejszego spotkania, kochani, powtórzę prośbę z początku, a więc jeżeli uznaliście, że ta audycja ma sens, że spodobała się Wam, to proszę prosto o lajki, o komentarze sympatyczne oczywiście, o subskrypcję, o przesyłanie linku do audycji do osób potencjalnie zainteresowanych. Tak jak mówiłem na początku, nigdy nie wiadomo, co komu w duszy zagra, więc po prostu rozszerzajmy tą naszą wiedzę, poszerzajmy świadomość i pomagajmy innym również poszerzać tą świadomość. Zajrzyjcie też na moją stronę internetową www.januszdabrowski.pl. Tam jeszcze raz powtórzę, zorientujecie się przynajmniej, co oferujemy, o czym piszę w tych książkach. Tych książek jest kilkanaście tam w ogóle. Więc no i cóż, i do zobaczenia wkrótce. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Na dzisiaj to tyle. Papatki, cześć, już się wyłączam. Także wszelkiego dobra Wam życzę.